Mam słabość do olsztyńskiego zespołu Plaga i nigdy tego nie ukrywałem. Wracam do ich wydawnictw regularnie i jest mi tak najzwyczajniej w świecie przykro, że jakoś ten zespół się rozmył i nic nowego nie wydaje. Mam nadzieję, że to się szybko zmieni. Jakoś tak się przypadkiem złożyło, że na Black Metal Promotion wpadłem na polski zespół Gniew i ich debiutancką epkę Consilium Oprawców. I wiecie co? Przesłuchałem i tak sobie myślę, kurczę, no brzmi to trochę jak Plaga. Nawet bardziej niż trochę. Może nie było tak melodyjne jak Plaga, no ale jednak pachniało, śmierdziało tą Plagą. No i spojrzałem sobie w tak zwane internety, no i okazuje się, że trzech kolesi, którzy grają w zespole Gniew, grają też w zespole Plaga. No i zagadka rozwiązana. Nie czekałem więc nawet jednej chwili i od razu kupiłem debiutancką epkę zespołu Gniew, czyli Consilium Oprawców. Surowe brzmienie, do tego od razu na początku pierwszego numeru wpadająca w ucho melodia i skrzykliwy polski wokal. No ale jednak w wielu momentach brakuje mi tej plagowej... takiej plagowej, prostszej, bardziej naiwnej w odsłuchu melodii. Są oczywiście takie fragmenty, no ale w Pladze było ich po prostu więcej i tym mnie właśnie Plaga kupiła. Wspomniałem na początku, że tych wpadających w ucho melodii gitarowych mogłoby być więcej, ale jednak w poszczególnych utworach wygląda to tak, że nawet kiedy tych melodii nie ma i się ich nie spodziewacie przy pierwszym odsłuchu, no to za chwilę się jednak pojawiają. I tutaj podobnie jak w Pladze, mam nadzieję, że chłopaki z Gniewu nie będą mieli do mnie gniewu, nie będą obrażeni za te porównania, no ale no brzmicie w dużej mierze jak Plaga, macie taki styl grania, więc moim zdaniem to jest nieuniknione, ale zmierzam do tego, że tutaj są też takie patenty. Moim zdaniem to są najmocniejsze elementy tego wydawnictwa, tej epki i mam nadzieję, że w kolejnych albumach, czy pełnych, czy singlach, czy no, kompilacji nie będą mieli, ale w pełnym albumie tego będzie po prostu więcej. Zobaczcie, jak jest tutaj w tym fragmencie. Najpierw mamy takie tłumione gitary, które brzmią w porządku, ale później wjeżdża na tremolo melodyjka i ja mam nogi z waty, a co innego odwrotnie. Zwykłem kiedyś mawiać, kupiony tanią melodyjką. I powiem wam, że nawet leżą mi te antytechniczne solówki. We'll be right back.
Tylko niestety ta epka ma jedynie 3 numery i to jest 21 minut muzyki. Mało. Dla mnie za mało. Oczywiście można sobie puścić płytę i 3 razy z rzędu i się nasycić tym, no ale jednak chciałoby się więcej, więc mam dużą nadzieję, że zespół Gniew, bo podejrzewam, że przyjęcie jest bardzo dobre tego wydawnictwa, będzie zachęcony i po prostu szybko nagra swój debiutancki album. I jestem też ciekawy, w którą stronę pójdzie. Czy pójdzie bardziej właśnie w te wpadające w ucho melodie, w tę taką trochę melodyjną naiwność, jak tutaj wyszło, że tak chciałbym to tutaj nazwać. Oczywiście to nie jest zarzut, żeby było jasne. Czy raczej w te mniej melodyjne partie. No ja liczę jednak, trzymam kciuki, że w te bardziej melodyjne. No i wtedy będę znów kupiony. W sensie nie, że ktoś mi zapłacił, wiecie co chodzi. Kupiony tanią melodyjką. Czy Gniew jest lepszy od Plagi? W ogóle to jest pytanie, jakby ktoś usłyszał i nie wiedział, że chodzi o zespoły black metalowe, to mógłby pomyśleć, że to jakieś głupoty wygaduje. No słuchajcie, moim zdaniem nie jest lepszy od Plagi, ale tak jak powiedziałem, mnie w Pladze przede wszystkim kupiły te proste melodie, te wpadające w ucho patenty, tamte wydawnictwa, szczególnie debiut był mocno nasycony takimi właśnie fragmentami, które non-stop waliły i to była cała Plaga. Tutaj jest tego mniej, jest to pomieszane z mniej wpadającymi w ucho pomysłami na muzykę. Chciałbym jeszcze coś mądrego powiedzieć, ale nic mi nie przychodzi do głowy, bo tak mówiąc szczerze, to chcę sobie puścić jeszcze raz ten album, bo jakoś tak jak dzisiaj przygotowywałem ten materiał, to 3 razy go jeszcze sobie przesłuchałem i mam ochotę na jeszcze jeden raz. A to jest dobra rekomendacja dla Was, żebyście się tym albumem zainteresowali. No i słuchajcie, scenariusze są dwa. Albo Gniew wyda debiut niedługo, bo na pewno, tak jak powiedziałem, został ciepło przyjęty, więc to ich zachęci, albo Plaga wyda nową płytę. I w sumie każdy z tych scenariuszy brzmi zajebiście, więc trzymam kciuki za oba. A wychodzi na to, że ja zostałem w ogóle fanem olsztyńskiego black metalu, takiego reprezentowanego właśnie przez Gniew i Plagę. No i dajcie znać, jak będziecie grać u siebie koncert, to chętnie wpadnę do Olsztyna, a Piotrek, ty będziesz musiał mnie przenocować. Słuchajcie, moje social media na ekranie, tyle ode mnie. Widzimy się niedługo, na razie.